kurwa, mi XPK mówili, Gotik tam nie laguje mówili, jebać to, instaluję siódemkę, też dobrze Gotik działa. Nic tu kurwa nie ma, jest. No to kurwa zajebiozo, mało że zombie otoczyły miasto, to jeszcze mamy tutaj wrzoda. Ej, wrzodzie, masz kurwa jakiś problem? Spokojnie, mam pytanie. Nie zajmuję się takimi słabymi cipkami jak ty, a zombie zajmujesz się, potrzebują twojej miłości. Coś ty kurwa uczynił. Pozbyłem się dwóch problemów. Pozostały dwa. Gdzie Alvar i Gomez oraz jak my kurwa wrócimy do domu? Surprise, motherfucker! O Alvar, skąd wykombinowałeś takie zajebiste Google? Milcz miękki kutasie, po zakupie nowego kompa poczułem wielką moc, oczywiście też brak blue screenów. O ty tępy chuju, obiecałeś mi, że razem sobie kupimy nowe kompy. It's a joke bro, przypomina ci to coś czy nie? Headshot! A tak przy okazji, masz coś na twarzy. Przybyliśmy tutaj, by wybić zombie, nie siebie, milcz kutasie, czas przejąć tutaj władzę. Zajebiście, nie możesz tak z zombie? Mogę, ale zrobię to na końcu odcinka, gdy zacznie się walka, tylko nie mów tego Grochowi i Gomezowi. Jak ty kurwa zdobyłeś admina cfelu? Masz spizdziałe zabezpieczenia. Pisałem ci, a ty masz spizdziałego okutasa, a ty go nie masz. Pist. Alvar, ty zaflegniony kutasiarzu, dałem ci tylko na chwilę adma, bo prosiłeś, a ty od razu odwalasz takie cyrki. Zamknij pysk, bo Gomez usłyszy. Słyszałem. No i coś kurwa uczynił, ale okulary i tak sobie zostawię. Chciałbyś. No i nic mi nie zostało, kurwa, wracamy do domu. Łahahahahahahaha, myśleliście, że pozbędziecie się mnie i wrzoda? Złączyliśmy siły i jesteśmy niepokonani. Gomez kurwa, co ty robisz? Popierdoliło się już do reszty? Razem z wrzodziem panujemy nad całą armią zombie. O skurwesy, te zombie są mądrzejsze niż myślałem. Sam je szkoliłem. No to kolonie chuj jasny trafi. Nie tak prędko. Przecież jeszcze my jesteśmy. Ta, wybijemy je co do jednego. Chwila, głodny jestem. A skąd ja w ogóle go wziąłem? Kurwa, co się stanęło? Idiota XD, masz za swoje cioto. Ja się tak nie bawię, a ja tak, do ataku moje słodziaki. Wreszcie cię mam deal do głowy. Chuj ci wcipsko. Na razicho, do zobaczenia w wyprawie w czasie 4 miękki chuju. I tak cię tam rozjebie. Jasne, chciałbyś.
To nara, yo, narka, zadzwonię słodziaczku. Moje zombiaczki, one nie żyją, a ty Gomez, jak możesz mnie zdradzać z tym łysym chujem Sargotem? No, jakoś tak mi się powiedziało, zginiesz chuju, zginiesz. Ale groźnie to zabrzmiało XD. Wiem, to wina Iwony. Kanapka, chuj, Gomez, gin, kurwo, jesteś tego pewien? O, level up. Jedna bestia mni. Fajnie, ale przez ten chlebek mam chyba wewnętrzny krwotok. Jedna bestia mniej XD, badum. Dafak, was is das, kapusta i kwas. Jestem Alvarem z przyszłości. Ach, te twoje chujowe podróże w czasie. Zamknij mordę. Wyprawa w czasie masz i nie ma jest zajebista. A właśnie, scenarzysta, zrób remake'a Wyprawy w czasie 1 i 2. Bo twój scenar był chujowy. Wiem, masz rację. Idę pisać od nowa scenara do tych dwóch części. Ta muza nie pasowała tam, przecież nie było widać, jak scenarzysta biegnie gdzieś. Ja jakoś widziałem. Chuj ci w chips. Ja jebie, jak możemy tu robić machinimę, jak co chwilę ktoś liftuje game'a. Czekaj, wpiszę koda, żeby się paladyny pojawiły. Ej Alvar, mam nowego scenara, ej gdzie jesteś? Kurwa Alvar, gdzie jesteś? Pomóż. Co chcesz i nie spam mi na fejsie, paczaj. Co spamicie? Ja pierdolę, bo zablokuję was na fejsie, paczajcie. What the fuck? Can you speak English? Yes I can. Can you kill me? Oluju, zombie mówi, że przybywa z planety Wulkan i że nadaje tajne sygnały innym zombie, które zabiją nas. Panowie, zostawcie to mnie. Co tu się kurwa stanęło do jasnej cipki? I don't know. Ja też I don't know. Ja tylko opierdolnąłem tego zombisia z planety Wulkan. Dobra robota, przez rozjebanie jedynego zombie nadajnika na Ziemi rozjebałeś ich wszystkie statki kosmiczne. O fajnie, znowu wyzwoliłem świat przed rozpierdolem. A tak w ogóle co tutaj robisz PLMG? Występuję w maszynimie. Przecież byłem u ciebie w prologu. Ta, ale jednak nie w tej edycji, sorry.